Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam Was w kolejnym customie na moim kanale. Tym razem słuchajcie, bierzemy sobie pod lupę Relic Hunter Gold. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się custom pod tytułem Tomb Raider Relic Hunter. Jest to custom autora Viridian Sama. I słuchajcie, co ciekawe, on był takim trochę dwójkowym klimacie, zajebisty custom, ten Relic Hunter. I słuchajcie, autor postanowił iść w ślady twórców klasycznych TR-ów i powstał, słuchajcie, DLC, tak zwany Tomb Raider Relic Hunter Gold. Dokładnie tak jak dodatki nazywały się od 1 do 3 do klasycznych Tomb Raiderów. Więc tutaj autor poszedł w ślady autorów oficjalnych Tomb Raiderów i powiem Wam, że jestem tym bardzo zaintrygowana. Nie wiem, czy Wy pamiętacie, w podstawce tego Relic Huntera Lara została zamieniona w złoto w takim innym zakończeniu, które tam miałam, oczywiście ogrywałam. I przez to, że została zamieniona w złoto, ona już tak, słuchajcie, została. Ona była taka nieśmiertelna. No i słuchajcie, jestem ciekawa, jak ten wątek pociągnie autor. No ale słuchajcie, jest tutaj kilka słów od niego. Jeszcze chciałam tylko nadmienić, że ten custom, w przeciwieństwie do Relic Hunter, który pojawił się na stronie TRL.net i TR Custom, tak Gold pojawił się tylko na TR Custom. Także tylko stamtąd go ściągniecie, oczywiście link jest w opisie, natomiast tak, on wyszedł w sierpniu bodajże 22 roku, nie ma on oceny, słuchajcie, zbyt mało jest komentarzy, bo tam oceny są chyba jakby też uzależnione od tego, ile osób skomentuje, tam są tylko bodajże 2 komentarze, więc on nie ma po prostu oceny, więc tym bardziej jestem bardzo ciekawa, no bo też zapewne wiele osób nie ogrywa Golda, Relic Huntera, dopóki nie przejdzie podstawki, no bo chcąc nie chcąc jest to jakby taki ala dodatek stworzony przez autora. Dobrze, kilka słów o fabule, żeby też nie przedłużać. Lara będzie szukać sposobu na zdjęcie klątwy, którą została dotknięta w wątku fabularnym w podstawce Relic Hunter, w tym alternatywnym zakończeniu, czyli to, o czym Wam mówiłam. Po przemianie w złoty boski posąg z pozorną nieśmiertelnością, Lara postanawia zająć się kolejną misją. Z pomocą włoskiego archeologa zagłębia się w tajemnicę złotego bożka. Odkrywa go w pewnych ruinach w Ameryce Południowej. Przekonana faktem, że zwrócenie bożka może uwolnić ją od klątwy, wkracza do akcji i podąża rzeką do miejsca, w którym znajduje się świątynia. Czyli słuchajcie, no Lara tutaj bardziej podąża za tym, żeby po prostu zrzucić z siebie tą cholerną klątwę. O nic innego, słuchajcie, jej chodzić nie będzie. Dobrze, moi kochani, ja myślę, że już teraz przedłużać nie będziemy. Czekajcie. Okej, lecimy z tym. Wow, wow, wow! Ej, czekaj. A co to za load? O! Gra ma jakiegoś loada. A to tego, słuchajcie, nie wiedziałam. A ja nie chcę loada żadnego. Słuchajcie, w każdym razie to nie ja. To nie ja. Wejdźmy do menu głównego. Exit to title. Bo ja bym się chciała chycić tego wodospadu. No tego się, słuchajcie, nie spodziewałam. Czekajcie, weźcie tu, zapiszcie, bo nie wiem, czy tutaj, no, to na tym... Albo może, słuchajcie, zostawię tego save'a 959. A może to, może jest jakiś bug w tej grze? Kurde, nie poczytałam. W sumie w Rydmi były tam jakieś crashe opisane. Pytanie, wiecie co, widzicie ten kwadracik tutaj? Pytanie, czy tu można, bo jest taki jeden tutaj teraz kwadrat odznaczający się. Nie. Chyba źle też to zrobiłam. A taki sposób? O właśnie, wiedziałam, bo było widać ten kwadrat, okej. I co już, pewnie będzie sekret na samym wstępie. Aha. Mamy tą naszą Larę w złocie, pokażcie się. No kurde, wygląda to po prostu przekomicznie, naprawdę. Wygląda to przekomicznie. No ale okej. Aha. Ja sobie troszeczkę przyciszę te... A, tam jest sztabka! A jak... No tak strzela trochę głośno. Jeszcze sobie to przyciszę. Dobra. Kurde, nie mogę się tutaj ogarnąć z tymi kablami cholernymi. Dobra. Ale tu jest jeszcze łapkowane. Widzicie to? Nie ma tutaj już kompletnie nic. Nie, są tylko jakieś... Kurde. Są tylko jakieś...
obrazki, rysunki. Dobra, chodźmy tutaj może na łapkach, bo ewidentnie było widać, czy można się tutaj łapkami przedostać na bok. O, właśnie, chcę coś przetestować, bo skoro ona jest taka, wiecie, nieśmiertelna. Tak, możemy, słuchajcie, to... No hit, ale to, słuchajcie, co to jest za gra? W sensie, chodzi mi bardziej o to, co to jest za granie. Aha, tu trzeba się łapkami chycić, dobra. Co to jest za granie, jeżeli nikt mi nie jest w stanie zrobić krzywdy, wiecie, o co chodzi? W sensie, co to za satysfakcja? No ja myślę, że ona prędzej czy później tą swoją, no, klątwę ściągnie. To raczej na pewno. Ale no, na razie to będzie granie takie, wiecie, ja mogę sobie spaść wszędzie, chodzić po wszystkim, nikt mi nie zrobi krzywdy. No jest to coś innego, bo do tej pory nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Ale jestem ciekawa, czy naprawdę wszędzie to będzie, że tak powiem, o matko, no nie trafiłam se. No dlaczego? Ja wiem, że ja nie zginę, ale... Serio. Really? O. Okej. Okay. Aha, to jest kolejny sekret. O, czekajcie, chcę sobie zobaczyć. Aha, widzicie? To mnie nie za... Lol. Ale fajne. Znaczy fajne, nie fajne. No, to jest takie dziwne. Patrzcie, jakiś tutaj chyba Indiana Jones z lasem. Nie wiem, czy on chciał gonić kulę. Dobra, czy to są sekrety? Oczywiście nie mam informacji o sekretach. Dobra, już mam. 2 na 11. Czy tu się da gdzieś wleźć? A, no jest dalsza droga, proszę państwa. Ile już mamy tych flar? 27, więc ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby jednak już jakąś odpalić. O. No ale nie chciałam skakiwać do wody. Raczej. Pytanie... O, może na ten mostek, co? No bo nas tutaj po prostu prądy, wiecie, zbierają i jest wtedy dupa. Serio? No. Okej. O, kolejne flarcie. No ale... Nie bądź taka. Tam coś jest, tu coś jest i w sumie nie wiem, którędy. A co jest tam, zanim pójdę tutaj do góry? Aha, dalsza droga jakby. No dobra, to nie. Jeszcze sobie odpaliłam muzyczkę, której później nie będę miała. Bardzo mi się ten custom podoba. Ale tu nawet jakby się zapaliło, to mnie przecież nie podpali chyba, nie? No. Właśnie. To już się poli. No. Ale no, nie podpali mnie w każdym bądź razie. Okej, to możemy sobie zejść na dół. I co mamy ciekawego? Tam są flary, ale tutaj chyba znowu będą te prądy, co? Tak mi się właśnie wydaje. Tam jest dźwignia, o. Tutaj za tym nic nie ma. Pytanie, gdzie później? Jak to dźwignia? Pytanie, co ona jeszcze zrobi? Tam jest jakiś klocek dziwny. Dobra. Aha. Nie ma się co martwić, bo one nam krzywdy nie zrobią. Mam nadzieję, że to nie była żadna czasówka. Krocek jest...
coś jakby się wysuwało. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. No, no. No serio? Chyba, że po prostu stąd. No halo. Naprawdę? Jakąś wikingową stópką chyba trzeba by było. No. Przypuszczam, że znowu sobie utrudniam troszeczkę. Jezu. O, i te dźwięki, słuchajcie, z Residenta, ich mi brakowało. O, tam, do tych flar jeszcze bym chciała najpierw. Aha. Dobra, mamy flary. No i tam pójdziemy. A to jest jakaś chyba, słuchaj, ta drabinka po tym bluszczu, tak mi się wydaje, no bo... A tam gdzie? No bo... To jest drabinka, czy nie? Nie, dobra. Dobra. A tutaj do tego wodospadu, do środka? Chyba nie. Jak już, to tylko na tą drabineczkę. No dobrze. Jestem, ale tu dalej jest. Czekajcie, a co jest wyżej? Bo mogę tu iść w bok, widzicie to? A co jest wyżej? Moment. Bo mogę iść w kierunku wodospadu. Tam coś jeszcze jest u góry. Patrzcie, widzicie. Aha, to ja tam byłam. Aha. To ja w sumie musiałam iść tą drogą. A i tu jeszcze jest coś dalej. Kurde, no nie wiem. Dobra, chodźcie najpierw, może najpierw tym wodospadem, no nie wiem. Chodźmy tędy, no zobaczymy. Pytanie, czy tam gdzieś trzeba do tyłu właśnie odskoczyć, pewnie tak. Może z tyłu też jest jakaś drabinka, no to takie, wiecie, jak w Tomb Raider 3. Nie wiem, czy tu powinniśmy iść, ale słuchajcie, no warto to sprawdzić. Wiedziałam, że źle to zrobiłam. Dobra. Okej. Ale to słuchajcie, śmiesznie wygląda, jak ona jest zamieniona w ten złoty posąg. Tylko tak jak mówię, no jak będą tu jakiekolwiek pułapki, gorzej będzie, słuchajcie, bo ja nawidziałam. Oczywiście ta klątwa będzie w trakcie grania spokojnie. To nie jest tak, że ściągnięta zostanie klątwa i koniec gry i my cały czas będziemy grali złotą larą nieśmiertelną. Nie, 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 moi kochani. A, to jest sekret. Ja widziałam na screenach, że normalnie można grać, że będzie tutaj możliwość już grania też tą larą, czyli w trakcie jakby ściągniemy tą klątwę, ale gra będzie jakby toczyła się dalej. A tu można? Na bok? Właśnie. No bo drzwi są w sumie otwarte i one nam blokują przejścia. Coś mi tu spadnie na łeb, ale nawet jeżeli spadnie, to wywalone. Wywalone, bo ja żyję. No. To jest, słuchajcie, hit. Kula pod mnie zlatuje, a ja żyję. Podoba mi się to. Tam jest znowu sztabka. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale znowu jest. No to słuchaj, ta wskakujemy. Ja ten pierwszy save, tak jak mówię, zostawię, bo może to jest coś od autora i nie wiem, może chodzi o jakiś kraszyk. Aha. Czy my teraz... A to my ten wodospad widzieliśmy tam z góry. No to w sumie co? Powinniśmy zejść na sam dół? Nie wiem. W sumie to teoretycznie nie powinnam się tak naprawdę opuszczać, chyba że jeszcze gdzieś tutaj na przykład... Czekaj, tata się tutaj... O, jest tutaj coś, widzicie? Kurde, tylko ja sobie tak nie spojrzę. Moment. Nie, to trzeba tak wskoczyć. Dobra, dobra. Zakładając, że coś tam jest. Nie widzę tego po prostu.
No nie, kurde, jak to zrobić? Ja pierdzielę, ja nie widzę tego. Masakra. O, dobra. Ale to ja już tutaj byłam. No to bez sensu. To moim zdaniem to mogłam normalnie się tutaj. Boże, dajcie spokój. Weź normalnie, spadnij na dół. Tam jest jakieś otwarte okienko. Mogę ja tu wejść? Jeszcze ta druga strona nam tam została na tym mostku, kojarzycie? Chyba. Aha, to jest to. No i dobrze. To jest hit, chodzenie po tym ogniu. Mnie to zastanawia jeszcze ten opis pozornie nieśmiertelna. Co to w ogóle miało znaczyć w opisie? Bo on tam było, że niepozornie nieśmiertelna. No, okej. Będzie jeszcze raz nutka się odpali, czy nie? Niestety. Zepsułam to wtedy. Tyle. Taka prawda. Może wskoczę najpierw do tej wody, co? Czy nie? No, jest dźwignia. Która robi co? Ja musiałam to wyłączyć. Aha, okej. Okay. Game over? Serio? No teraz to mnie troszeczkę zaskoczyli. Przecież mnie nic nie może zabić. To było dziwne. Drążek w ogóle. O co tu chodzi? Dobra, chodźmy jeszcze. Najpierw tutaj. Aha, czyli ja mam ograniczoną ilość naboi. Spoko, dopiero teraz to zauważyłam. Wiecie co? Sprawdzimy, czy da się to zrobić bez. Bo to są te ostrza, które wyłączane były tam w wodzie. Możemy sprawdzić. No, halo. Ja nie ginę przecież. Gorzej, słuchajcie, wiecie co, czego? Gorzej, jak ja będę musiała tutaj przyjść taką już normalną larą, na przykład będę się wracać, albo cholera wie co. A co to miało znaczyć? I na przykład ja sobie nie powyłączam pułapek i będę ginąć. Też tak może być. Pytanie, co to zrobiło? Mogę wskoczyć już tu do tej wody? Ja nie wiem za bardzo. Tam mnie ściągnie na pewno ten prąd. Nie ma tu żadnych łapkowanych czy coś tego. Wiecie co? Sprawdzę to. Nie, no tu ma. Krata, krata, czekaj, czekaj, nie! O, to już się nie cofnę. No to spoko. Jak mam to zrobić? Chcę skoczyć do tej kraty. O! O! I tu jest jakaś dźwignia. Okej, pokaż to. Takie cwaniactwo. No dobra. Z tymi nabojami to też trzeba było tak się, wiecie, rozporządzać mądrze, bym to ujęła. Kocham tą nutę. Tomb Raider 1. Okej, tam widzę apteczunię. Jak mam to zrobić? Dobra. Ona miała taką bluzkę w podstawce? Że taka, ja nie pamiętam, wiecie.
Gdzie ja tu mam iść teraz? Tam na jaskinia jest taka. A, tu można zejść, moment. Dobra. Jeszcze tu gdzieś coś jest? Jeszcze się okaże, słuchajcie, że będziemy na jakimś kładzie, bo to takie teksturki, jakbyśmy na kładzie mogli jeździć. Ja bym tu spróbowała na łapkach. Fajne, fajne, fajnie to podoba, fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Aha. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A tu jesteś. Okej, okay, ale z tą nabojami naprawdę trzeba uważać. Wiem, że tam można wyjść wyżej, ale każda paczka naboi to dla mnie naprawdę bardzo dużo. Ja tam do tego tygrysa tak strzelałam, powiem wam szczerze, trochę na oślep. Nie zauważyłam tego po prostu. Tam z boku w ogóle tego konara coś było. Widzicie? Ale to za chwilkę. Mamy flarę. Chyba, że my sobie tędy tam pójdziemy. Bo też tak może być. Aha, chyba tak. Aha, bo to mi liczy licznik tych sejfów jakby dalej. Nie od jedynki. Głupie, ale dobra. Może on przylecieć troszkę bliżej, bo niech on sobie przyleci bliżej, bo ja się boję, że ja po prostu na marne wystrzeliwuję te naboje. On i tak jak tu podleci, to mi za dużo krzywdy nie zrobi. Znaczy nie za dużo, w ogóle mi nie zrobi krzywda. Nie widać, bo jakby miał lecieć w moim kierunku. Powiem wam szczerze. Dobra. Czy ja będę mogła chodzić po tym wodospadzie? Też mnie tak teraz zastanawia w sumie rzeczy. Bo to wygląda, jakbym mogła. Zbliża się. To niech się zbliża. On się zbliża i się oddalam. Jo, mogę po tym wchodzić. Czy ona tam doskoczy? Zakładam, że tak, no ale wiedziałam. Wiedziałam, że jestem źle ustawiona, ale mimo wszystko zrobiłam to, czując, że jest źle. To powiem wam szczerze, że nawet nie wygląda, jakby tam miała ona doskoczyć. Ale no nie jestem tego, to ona zjedzie. No. To było takie, powiem wam, na dwoje babka wróżyła. Ja wiem, że jesteś ociężała, bo jesteś ze złota, ale no, nie przesadzajmy generalnie. Mamy tutaj panów. Świetnie. Spoko. Jak oni nam się będą tu jeszcze, wiecie, budzić. Nie mam żadnego artefaktu na razie. A w ogóle jak wygląda ekwipunek? Tak samo w sumie. Mamy Golden Idol, mamy 4 sekrety, transmitter. W ogóle kocham te dźwięki. O, tu jest jakaś dźwignia w ogóle. Zaraz to przeciągnę. Kocham te dźwięki z Residenta. Z menu głównego, z dwójeczki. Dobra, chyba to trzeba przeciągnąć, bo otworzy nam się pewnie ta krata, a pewnie panowie mi powstaną. Nie. Boże, przestraszyłam się. A to niespodzianka, bo to nie oni, tylko tygrysek. Okej. Okej. Dwójkowe klimaty wleciały. Rozumiem, że potem mogę chodzić. No, mogę.
Jak mogłoby mnie złoto ubijać, jak ja jestem sama ze złota? Jak to brzmi? Sama jestem ze złota. Widzę kamień, który się wysunął. Ale tu teoretycznie też jest dźwignia. Ha, ha, ha. No i teraz słuchajcie, pytanie gdzie? No ja bym poszła może najpierw tutaj, tu gdzie jest ta dźwignia właśnie. Zobaczymy w ogóle, co ona zrobi, dobra? Ona chyba ten kamień jakby z powrotem wsunęło w dół, to mi się wydaje. Okej, tu mamy dźwignię. Aha! No, tylko pytanie, czemu my to wyłączamy w takim razie? Skoro, no mówię wam, będzie na pewno tak, że Lara będzie na 100% normalna, bo na screenach widziałam, że była. No i my musimy sobie po prostu te pułapki powyłączać, tylko że... No cóż... Jakbyśmy mieli znowu tymi samymi ścieżkami iść, taką zwykłą Larą, to ja trochę sobie współczuję, bo w ogóle na przykład na takie kolce to ja nie odskoczę zwykłą Larą, no nie ma nawet takiej po prostu możliwości. Mamy kilka możliwości, możemy tam, możemy, to jest, zakładając, że to jest drabinka oczywiście. Ale tutaj widzę, że chyba na jump dźwignię trzeba będzie sobie podstawić klocka. Tak myślę. Ale chyba tylko raz, co? No, chyba tak. Jo. Aha. To weźmy jeszcze tego klocka raz na środeczek, żebyśmy tak mieli ładnie możliwość wybicia się na tą linę. Zapewne wtedy przedostaniemy się jakby na drugą stronę. Mnie jeszcze intryguje to ten taki z góry. Właśnie tamten, czy to jest drabinka, czy nie. Może dowiemy się, jak będę po drugiej stronie. Ale nóżki w dół. No ej, ja chciałam, żebyś się mnie obsunęła. O, uda mi się rozsadziło. Okej. Okay. No dobra, chyba nie mamy wyjścia za bardzo. O, tam jest jakieś okienko, widzę to. Mhm. W ten sposób, w ten sposób. Powiem wam, że tak, ciekawie się to zapowiada, podoba mi się. Ciekawe też, jak długi zrobił ten dodatek autor. Coś tu jest. O, proszę. Mamy shotguna jeszcze w dodatku? Okej. Okay. Aha, czyli tędy się już nie wrócimy. W porządku. Nie wiem, czy to nie było tam na samym początku do wsadzenia. Tak się teraz zastanawiam. W sensie przy tych dwóch takich... No właśnie. Okej. Okay. Pytanie, czy bierzemy shotguna? Dobra. Okej. Okay. Tylko kurde... Trochę dużo tych naboi. Następne to wezmę te zwykłe. Pytanie, czy ten też mi się obudzi? Nie. No pewnie mi się obudzi. Kurde, no, obudzi mi się, mówię wam. Trudno, zużyjmy tego shotguna. No. Tylko wiecie, ja się nie boję, bo on mnie w ogóle nie rusza, tak?
Chcę być jak najbliżej. Okej, okay, dwa naboje mi zostały, świetnie. Nie ma to jak zużyć shotguna na dwóch pierwszych wrogów. Boże, się przestraszyłam. No wiecie co, wiem, że jest nieśmiertelna, a kurde, boję się. Głupia. Fajnie, że oni mi wszyscy powstają. To mi nie starczy w życiu tych naboi. Może tu jakoś trzeba... coś jest za nim? Mam jakoś... bo widzę, wiecie o co chodzi. No właśnie. Sorki, jestem z powrotem. Kurde. No to wiecie co, bo tutaj jest dalej przejście, to ja bym sobie poszła może tym czołganem. Ja myślałam, że może tam jest jakaś dźwignia. Chodźmy może tym czołganem. O, fajnie, że ona może to robić. Znowu jakieś hieroglify albo jakieś takie pisma. Pytanie, czy któregoś miejsca nie należy przesunąć. Ja może podpalę sobie flarę. Jeszcze zerknę tylko, ile mam tych flar. O Boże, słuchajcie. Mamy tego naprawdę... Oho, widzę, że już się jedno odznacza. To były naboje? Ej, patrzcie. To ja jestem nieźle ślepa. Boję się, że czegoś nie... To jest jakiś bug? Okej. Same się drzwi otwierają? Jakiś trigger? No bo tutaj są kolejne, nie? Na jakiś trigger to trzeba na coś wleźć, żeby to się otworzyło? Może tak... nie wiem. Drzwi się same otworzyły. Tu? Nie. No to ewidentnie są też drzwi, pokaż to. Kurde, nie mogę zobaczyć, co jest tam za tym. No ale te się już nie otwierają. Pytanie, czy ja muszę, wiecie, kurde, striggerować to jakoś, żeby to się otworzyło? Tak jak to miało miejsce tam? No kurde, powiem wam szczerze, że jest to max dziwne. Aha. Kurde, jakieś triggery tu są i nie za bardzo rozumiem, co się stało. Dobra. Nie wiem, dziwne to było. Będziemy zaraz kończyć, kochani. Ja sobie muszę zobaczyć, ile ja mam w ogóle... 6 już, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że ten custom nie będzie taki krótki. Ile naboi. Masakra. Bardzo dobrze. Tam są jeszcze naboje. Nie no, świetnie. Warto było. Naprawdę było warto. Jeszcze gdzieś? No, tam jest zobacz, nawet sztabka. Banana trzeba zrobić. A nie, niekoniecznie, dobra. Chociaż. No, takie tricky. Kurde. Tam w ogóle... Nie, no nie wytrzymię zaraz. Ja pierdzielę. Czy ja muszę się o ten konar obijać? Serio? No, to nie jest... To jest broń. Czemu tego nie podniosłaś? Coś dziwnego podniosła i nie wiem w sumie co. Pokażcie to.
AK-47, ale jakie fajne, kurde. Pytanie, czy... No nie, no musimy się wrócić, dlatego, że... Dlatego, że, moi drodzy, tam było dalsze przejście, a tutaj jak zejdziemy z tego wodospadu, to my się wydaje, że zeskakujemy od razu, dlatego, że my tutaj nie zginiemy spokojnie. Jakbyśmy wrócili tamtędy, no to będę jakby chyba na samym początku, a no musimy iść raczej dalej. Pytanie, czy oni mi tu wyskoczą? Jeżeli tak, to ja stąd spadam, bo szkoda mi po prostu naboi. A ile ich już mam? 159. Myślałam, że troszkę więcej. A do tego AK, bo chyba do tego AK dużo zbierałam, 280. To też nie jest jak na broń taką maszynową, automatyczną. No nie, no maszynową. Nie, no słuchajcie, ja chyba tutaj nie schodzę. Ja bym się na jednej tu skitrała. Zobaczmy, czy oni mi wyskoczą, bo chciałabym już to Have you reached the temple yet? I'm still working on a way in, but I found the entrance. Marvelous. Leave it to the best tomb raider in the world. Let's not get too excited yet, shall we? I'm still shining gold. Surely, I don't need to remind you this, but since you're still golden, try to take advantage of the fact that you're pretty much indestructible. Okej, okay. Słuchajcie, to chyba ten archeolog, który nam pomaga. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj, żeby oni mi się wszyscy rozbudzili, więc w tym momencie sobie to zakończę. Ja wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną. Dajcie znać, czy wam się custom ten dodatek gold w zasadzie do Relic Hunter podoba. Ja jestem ciekawa, jak to będzie trudne, bo to wszystko wydaje się bardzo łatwe, kiedy Lara jest w złocie, ale co będzie, jak ściągniemy klątwę? Dobrze, kochani, do następnego tygodnia. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer, and if you want you can watch the entire playlist from this series here. See you around.